Tato, co to jest reprezentacja narodowa? Widzisz, synku, każdy naród wybiera spośród siebie najlepszych, no i ci starannie dobrani ludzie ze względu na swoje umiejętności i predyspozycje, nazywani są właśnie reprezentacją narodową. Tato, a czy to samo dotyczy polityki? Nie. Polityka to najczęściej projekcja głupoty narodu. Witajcie w nowej Polsce, do której mamy tyle pretensji, a którą przecież sami tworzymy. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czujcie się jak u siebie. Projekt Marek Miśko Czuwaj ma już lekko ponad 3 miesiące. Taki okres minął od pierwszej publikacji. W tym czasie udało nam się już wspólnie dokonać rzeczy wydawałoby się niemożliwych. Lada moment wejdziemy zgodnie z planem na pułap 40 tysięcy subskrypcji. To wszystko jest możliwe dzięki wam, dzięki temu, że jesteście, że gromadzicie się przed swoimi telewizorami i telefonami. Dziękuję za wszelkie słowa wsparcia, a szczególnie za to, że czując się współodpowiedzialni za pojawianie się tutaj kolejnych treści, treści na kanale Marek Miszkoczuwaj. Chcecie nas wspierać, zostając mecenasami tego projektu? Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. To co? Zaczynamy? Czy rozumiemy, czym jest polityka? Nie mam tutaj na myśli naszych wyobrażeń, wizji, czegoś, co w moim przekonaniu nigdy nie nastąpi. Chodzi mi o realne spojrzenie na świat, który współtworzymy i którego chcąc, nie chcąc, jesteśmy częścią. Panie Marku, czasami słyszę, gdyby PiS rządził. No ale przecież rządził. No i jak zostaliśmy zabezpieczeni na czas, który właśnie nadszedł? Gdzie te wielkie projekty? Gdzie ta Polska naszych marzeń? Krótka pamięć nie pozwala niektórym przywołać na myśl zamknięcia kraju na cztery spusty podczas tego, czym nas jeszcze niedawno straszono? Ramię w ramię z opozycją, PiS wysyłał na polskich przedsiębiorców kontrolę Sanepidu i policję, by później przegrywać wszystkie sprawy w sądach. Nie pamiętamy już ataku na rolnictwo yy, zamiany dziennikarzy w funkcjonariuszy partyjnych? Nie pamiętamy działań fundacji, która wysłała jacht za kilka milionów złotych w podróż dookoła świata, wystawiając szczytny cel obrony naszej ojczyzny na śmieszność? Czy występuje teraz przeciwko Pisowi? Nie, nie było ani on mi brat, ani swat. Występuje przeciwko krótkowzroczności i chorobie partyjnej. Można i trzeba pochwalić działania poprzedniej władzy, ale tam, gdzie zasługuje ona na pochwałę, ale wchodzenie w buty partyjnych wyznawców, czy to PiSu, Platformy, czy Konfederacji, jest największą ułomnością naszego narodu. Naprawdę chcemy być definiowani przez organizacje partyjne, na których działanie nie mamy przecież żadnego wpływu? Poróżnić się z teściem, bo głosował na Tuska? Przestać odwiedzać rodziców, bo z fanatycznym wręcz zawzięciem popierali każdą bzdurę PiSu? Obrazić na syna, bo głosuje na Konfederację? Ja na przykład nie będę siedział w okopach i ostrzeliwał się z tymi czy innymi. Wizję ulicznej rewolucji, do której niektórzy już nawołują, wkładam pomiędzy bajki. Chcę działać. I chcę zachęcić was wszystkich do działania. No bo wierzę, że to o co walczymy jest tego warte. O co walczymy? W moim przekonaniu walczymy o resztkę tych, którzy w całym tym rozgardiaszu chcą jeszcze widzieć w nas naród. A czym jest naród? Naród to wspólnota interesów. Wspólnota celu to ci, którzy byli, ci, którzy są i ci, którzy po nas przyjdą. I szczerze wątpię, by tych ostatnich interesowało to, z jakich to powodów zostawiliśmy im Polskę plemienną, które to plemiona dzielą się ze sobą na szczepy, a szczepy na frakcje, frakcje na stronnictwa, a stronnictwa na obozy. No właśnie pokolenia, które przyjdą. Po co przyjdą? Do czego przyjdą? W jakim języku będą mówili i w ilu płciach będą wyrażać swoje alter ego? Drodzy uczniowie, pytacie nas cały czas, co zrobimy z hitem? Zlikwidujemy historię i teraźniejszość. Ale musimy pamiętać o tym, że nie można wywracać do góry nogami życia uczniom w trakcie cyklu edukacyjnego. W poprzednich latach Praktycznie wyrugowano wiedzę o społeczeństwie, naukę o prawach człowieka, o samorządzie uczniowskim, o wspólnocie europejskiej, o faktycznych problemach naszego świata. To wszystko się zmieni i te zmiany zaczniemy wprowadzać we wrześniu 2024 roku. Tracimy czas na błahostki, budowanie stronnictw, jakichś waszości, naszości, zapominając, że głównym naszym zadaniem jest trzymać ten ogień za wszelką cenę, a właśnie w środowisku szukanie różnic zamiast cech wspólnych temu nie sprzyja, a wielu po prostu zniechęca. Słyszę opinie ze strony niektórych, ale naprawdę niektórych ludzi, którzy podają się za wyborców PJJ, że poprzez wyrażanie opinii yy, krytycznej zresztą na temat tej organizacji po wyborach zostałem przez nich skreślony. I bardzo dobrze. Skreślajcie. Słyszę też w Konfederacji, że za poparcie Dudy w drugiej turze jestem pisowcem. No, swoją drogą pięknie by teraz Polska wyglądała, prawda, z Tuskiem Usteru i Trzaskowskim jako prezydentem Rzeczpospolitej. Pragnąłbym sobie z tego nic nie robić. Ale martwi mnie taka postawa. Oczywiście nie determinuje ona mojego działania, bo co mam zrobić, dobrze wiem. Natomiast jeżeli ktoś chce świata idealnego, no to musi poczekać. Taki świat nastąpi, oczywiście, że nastąpi, po śmierci. Tam będzie idealnie. O, niektórym się zrobi gorąco, być może i mnie. Ale ono nastąpi. Zdarzają się też komentarze ludzi zagubionych, nie odróżniających zdrowego rozsądku od partyjnego przekazu, tego czy innego stronnictwa. Czytam jest przykrością, ale też z pewną satysfakcją, bo jest ich w tym morzu zrozumienia jedynie tyle, co wody w szklance. Polityka: czy tego chcemy, czy nie, w naszym położeniu musi być pewną sztuką kompromisów. Są oczywiście takie dziedziny, w których naszym obowiązkiem jest stać twardo przy swoich przekonaniach w sposób nieugięty. No ale mało roztropnym jest sądzić, że w tych warunkach, w warunkach, w których się obecnie znajdujemy, mamy realny wpływ na polityczne losy kraju. Odbiadolenia w internecie pod przykrywką jakiegoś pseudonimu świat nie będzie lepszy. Weźcie jeden z drugim za pracę organiczną, pracę u podstaw. A skoro masz tak wiele do powiedzenia, to do każdego komentarza dodaj link do strony, za pomocą którego będziemy mogli śledzić Twoją aktywność i inspirować się do działania. No, wszyscy z chęcią obejrzymy. Sam bym się chętnie zainspirował. Uważajcie więc na mędrków, jest ich niewielu. Oni tylko osłabiają nasz zapał, a tego nam robić nie wolno. Tutaj pojawia się jednak problem. Takich działań zazwyczaj u nich nie ma. Są tylko puste slogany i wyobrażenia, spisane w formie komentarzy. Zdrajca podał rękę. Że Bosak podał rękę nowemu marszałkowi Sejmu Hołowni, że pogratulował mu wyboru, że w końcu Konfederacja zagłosowała za jego kandydaturą. W moim przekonaniu świadczy to o politycznej dojrzałości i zrozumieniu mechanizmów parlamentaryzmu. Ja sam pana Hołowni nie rozumiem. Nie rozumiem jego postaw. Nie zgadzam się w większości z wyrażanymi przez niego poglądami, na przykład o tym, że po śmierci to zwierzęta, które zjedliśmy, będą nas sądzić. Ale przecież nie możemy też rezygnować z parlamentarnej kultury. Może właśnie dzięki temu głosowaniu konfederacja ma swojego wicemarszałka w Prezydium Sejmu, co jest kluczowe dla pilnowania interesów tych, którzy konfederację na miejsce posłali. Ale nie, najlepiej jest się naburmuszyć muszyć i obrazić na cały świat, żądać manifestacji pod publiczkę, blokowania mównicy. Konfederacja zdradziła. Bosaka przecież na wicemarszałka, którego mógł nie dostać, poparło jego własne stronnictwo, Prawo i Sprawiedliwość i Trzecia Droga. Platforma wstrzymała się w całości, lewica była przeciw. Jaki wniosek mamy z tego wysnuć? Że, że co? Że się sprzedali, to więc komu się sprzedali? PiSowi, Hołowni, PSL-owi? Ośrodek Monitorowania od Gawła z Norwegii mówi, że Konfederacja zdradziła. Część PiSu mówi, że zdradziła. Trzecia Droga mówi, że zdradziła. To kto ma rację? Polityka nie jest rzeczą jednowymiarową, a ja osobiście chcę w Konfederacji widzieć i tego będę też od nich wymagał: grupę, która pomimo niewielkiej liczby posłów tak będzie prowadziła swoje działania w Sejmie, że coś tam zawsze uda się dla Polski ugrać. Dlatego z zapiekłym osądem poczekam do pierwszych ważnych głosowań, a nie jakichś tam miraży. Teraz gardłował nie będę. Wywracanie stolika. Chociaż z tym hasłem od samego początku się nie zgadzałem, bo wydawało mi się ono jakieś dziecinne i naiwne. I chyba też się takie okazało. To było ono przecież tylko sloganem wyborczym, możliwym do realizacji, gdyby konfederacja weszła do Sejmu z taką siłą polityczną, na jaką liczyła. Ale tak się jednak nie stało. Jeżeli ktoś chce walczyć z matematyką, bardzo proszę, ale w obecnym ułożeniu partia Bosaka, Brauna i Mendsena nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Więc jak mają niby ten stolik wywrócić w 18 posłów? gdy liczyli na czterdziestu, pięćdziesięciu. Być może nawet współtworzyliby obecny rząd. Być może Platforma by nie doszła do władzy. A tak? Czekaj, tatka latka. Sprawy potoczyły się inaczej. PiS przegrzał w atakowaniu konfederatów, do tego pojawienie się nowych sił, które odebrały głosy jednym i drugim, no i oto są efekty. Ale nie. Hajda na Moskala. Nie będę dyskutował z takim argumentem, bo jest on niedojrzały i zaściankowy. Niestety. Na szczęście wyraża go jakaś niewielka, bardzo marginalna, ale jednak głośna grupa ludzi. Nie będę też rozdzierał szat za polityczne decyzje partii, nie dam sobie odciąć ręki, za Mencena, Brauna czy w ogóle za konfederację. Nie jestem członkiem żadnej partii. Nie będę więc wygłaszał peanów na jej cześć i różnił się z ludźmi, biorąc za podstawę zachowania polityków. Ale nie oddam się też jakiemuś szaleństwu i sekciarstwu. Bo sprawa jest znacznie ważniejsza. Tą sprawą jest Polska. Więc jeżeli na przykład głosy Konfederacji będą ważne w jakiejś sprawie, powiedzmy przy kształtowaniu się komisji sejmowych, i Konfederacja poprze chołownie albo PSL, ale w zamian za to będzie miała obiecane status quo związane z mm, ustawą aborcyjną, to co mam nie przyklaskiwać? Na tym polega dojrzałość, żeby uszczuplać nawet samemu sobie, urągać sobie, ale żeby zostało coś dla Polski. Zresztą takie złe zachowania znamy z kart historii i zwykliśmy je nazywać Pieniactwem. Przypomnijmy sobie ten wielki narodowy epos. Pamiętacie księgę siódmą pana Tadeusza? I tak wszystkich pociągnął wymowny gerwazy, bo wszyscy ku sędziemu mieli swe urazy. Jak zwyczajnie w sąsiedztwie. To o szkodę, skargi, to o wyręby, to o granice, zatargi. Jednych gniew, drugich tylko pobudzała zawiść bogactw sędziego, wszystkich zgodziła nienawiść. Cisnął się do klucznika, podnoszą do góry szable pałki, aż Maciek dotychczas ponury, nieruchomy, wstał z ławy i wolnymi kroki wyszedł na środek izby i podparł się w boki. I spojrzawszy przed siebie i kiwając głową, zabrał głos, wymawiając zwolna każde słowo z przestankiem i przyciskiem. A głupi, a głupi, a głupi wy, na kim się mleło, na was skrupi dopóki o wskrzeszeniu Polski była rada? O dobru pospolitym głupi u was zwada? Nie można było głupi ani się rozmówić? Głupi ani porządku ani postanowić? Wodza nad wami głupi, a niech no to kto podda osobiste urazy głupi u was zgoda. Precz stąd, bo jako macie was do milionów kroćset, kroćset tysięcy furbeczek i furgonów? Diabłów. Nowy parlament. Dlaczego jesteśmy zdziwieni tym, co przyszło nam obserwować w nowo wybranym parlamencie? Przecież ludzie, którzy zostali posłami, nie przechodzili stragarzami, nikt na siłę ich tam nie wciągał. Dworujemy sobie z Lewicy, PZPR-owca czarzastego, Śmiszka, Żukowskiej i reszty marksistów. Ale prawda jest taka, że oni zdobyli właśnie władzę i kawałek tego tortu przypadł im w udziale. Na przykład taka pani poseł z Lewicy, Daria Gosek-Popiołek. Startowała z okręgu XIII obejmującego Kraków i okolice. Głos na tę panią oddało ponad 39 tysięcy wyborców. To mniej więcej tyle, ile liczą sobie takie miasta jak Żerardów, Mińsk-Mazowiecki, Bolesławiec, Nysa czy Malbork. Wyobrażacie sobie, cały Malbork albo cały Mińsk-Mazowiecki, cały Bolesławiec, cała Nysa oddają głos na jedną osobę. Tylu, co was w tych miastach. Czy ktoś zmusił tych ludzi do głosowania na tę nietuzinkową, jak się okazuje, postać? Rozczaruję was. I powiem to na głos. Nie, nikt ich nie zmuszał. Poseł, którą zaraz zobaczycie, jest projekcją Polski, która właśnie nadeszła. I będziemy musieli w niej żyć. Yy, opozycja bardzo długo mówiła o tym, że rozliczy się z sędziami. No, KR, KRS, sędziami, którzy są powołani tak naprawdę według opozycji bezprawnie. W jaki sposób chcecie to zrobić? Yy, przepraszam bardzo. Yy... Nie, ja wiem, ja wiem, tylko wie pan co, yy, ja muszę zdąć do. Yy, yy, dobra. My w tym momencie rozmawiamy z, zarówno na, w, w ramach większości już w tym momencie z, z różnymi organizacjami i to będziemy ustalać. Pomysłów jest bardzo wiele, bo i ta sytuacja, którą stworzył tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości jest, jak sam pan doskonale wie, skomplikowana. Nagranie, które przed chwilą zobaczyliśmy, może bawić, może smucić, może porażać, może wywoływać u nas różnorakie emocje, ale nie powinno na pewno dziwić. Albo tutaj. A inny sposób? Nie, nie pamiętam przepraszam. A tak spróbujmy zgadnąć, może. Nie, przepraszam bardzo, jest. Ta pani nie jest niczemu winna. Ona jest parlamentarną projekcją elektoratu lewicy. Można z całą pewnością stwierdzić, że świetnie oddaje wszelkie intelektualne ułomności swoich wyborców. Jest wszakże jedną z nich i z takimi ludźmi przychodzi nam żyć. Albo moja ulubiona kruszynka, obrażona na internautów do tego stopnia, że skasowała swoje konto na Twitterze. Poseł, która została właśnie wybrana na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Pani mi teraz mówi, że najważniejszą kompetencją Romana Giertycha nie jest to, że byłby dobrym prokuratorem generalnym, że na przykład ułożyłby znakomicie pracę prokuratury, że się zna na czymś. Nie, pani sama nam mówi, że najważniejszą, by nie powiedzieć jedyną kompetencją, na którą pani zwraca uwagę, jest to, że on będzie dojeżdżał PIS. Może tak jest. To jest przerażające, co pani teraz mówi. Pani poseł od kilku dni zasiada w bardzo poważnej instytucji. Instytucja ta jest odpowiedzialna za wszystko, co dotyczy sądownictwa. Spośród dziesięciu punktów określających kompetencje owej Rady, wynikających wprost z ustawy pani Żółkowska, tak, pani Żółkowska, będzie odpowiadała m.in. za numer trzeci, czyli uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. Etyki. Czajcie. Posłuchajmy więc jeszcze raz. Pani mi teraz mówi, że najważniejszą kompetencją Romana Giertycha nie jest to, że byłby dobrym prokuratorem generalnym, że na przykład ułożyłby znakomicie pracę prokuratury, że się zna na czymś. Nie, pani sama nam mówi, że najważniejszą, by nie powiedzieć jedyną kompetencją, na którą pani zwraca uwagę jest to, że on będzie dojeżdżał PIS. Może tak jest. To jest przerażające, co pani teraz mówi. Myślę, że pani Żółkowska ze swoim partyjniackim nastawieniem świetnie prezentowałaby się w mundurze, ale takim w kroju z lat pięćdziesiątych. Albo w długim, czarnym, skórzanym płaszczu. I oto lewica, kiedy my biadolimy w internecie znowu, rozpoczyna cichy marsz przez instytucje. Wiecie, czego żądają? Ministerstwa Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i wszystko wskazuje na to, że oczekiwania te zostaną spełnione. Niektórzy chcą, abyśmy pozagryzali się między sobą, skupili przez te cztery lata na jakichś wyobrażeniach. Tymczasem oni zajmą się edukowaniem naszych dzieci. W świetle tego, co ma nastąpić, ja osobiście nie zamierzam spalać energii na marzenia, jakieś kłótnie, ale na realne działanie, do czego i Was wszystkich zachęcam w Waszych lokalnych wspólnotach. Najnowsze projekty na naszym kanale, na kanale Marek Miśko Czuwaj, są w trakcie realizacji. Już niedługo postaramy się o nowe studio. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić do końca roku. Wszystko jest możliwe dzięki Waszemu zaangażowaniu. Jestem przekonany, że dzięki temu wsparciu kanał Marek Miśko Czuwaj zamieni się już niedługo w regularny i często nadający projekt. Jeżeli uważacie, że to, co tutaj robimy, jest warte wsparcia, Możecie postawić nam kawę, abyśmy nie przysnęli poprzez serwis by coffee, lub zostając naszymi mecenasami na serwisie zrzutka. Wszystkim mecenasom kłaniam się w pas. Czuwaj. A na odchodne. Oczywiście możemy wyobrażać sobie Polskę idealną. Śnić o niej, wyśpiewywać ją w sentymentalnych utworach, tworząc niestworzone historie, powołując się przy tym na jej dawną wielkość. Ale w podobnym rozumowaniu jest pewien mankament. Wiecie jaki? Bez realnego działania taka Polska pozostaje jedynie pobożnym życzeniem garstki ludzi, która to garstka, tak się fatalnie składa, znajduje się obecnie w odwrocie. Żebyśmy tyle czasu, co poświęcamy na gadanie popróżnicy w internecie, spożytkowali na samoorganizację w swoich małych wspólnotach, nie zamykając się na zdania innych, ale słodko nakłaniali do zmiany postaw, poszerzali nasze środowisko, nakłaniając nieprzekonanych. Moglibyśmy wówczas realnie zrobić bardzo dużo, no ale to wiąże się też z ciężką pracą. Jaki cel osiągniemy, gdy zamknięci we własnym środowisku zorganizujemy kolejne spotkanie na kilka, kilkanaście, o, jak Bóg da kilkadziesiąt osób, wykłady, debatę, utyskując nad naszą biedą? Sądzę, że żaden, może poza jednym, bo po wielu takich spotkaniach można popaść w depresję. Pytasz, co robić? Pobudzać ludzkie sumienia, wzruszać tę twardą skorupę. Nie bać się krytycznego spojrzenia na siebie i na nasze środowisko, przede wszystkim na nasze szerokie środowisko. Nie trwożyć, gdy trzeba zadawać niewygodne pytania. Zrzucić z siebie tę partyjniacką mentalność, bo ten z konfederacji, ten z PJJ, ten od Brauna, a ten z PiSu. Działać wspólnie w ramach tego, co nas łączy. Spojrzeć na świat realnie, poza działaniem partii. A realia są niestety takie, że przynajmniej przez najbliższe 4 lata przyjdzie nam się mierzyć z czymś, co jest nam tak bliskie. Jak gwiazdy na niebie, które niby są, ale widząc tylko ich światło nawet nie wiemy, czy jeszcze istnieją. Do zobaczenia jutro po godzinie 19 w programie Czuwaj Katoliku w niedzielę. Dzięki, że jesteście. Marek Miśko. Czuwaj.